Witajcie, sympatycy dziwiarki. Z wielką radością ogłaszam, że mój projekt o bajkowej nazwie Quasimodo, która powstała troszkę prześmiewczo w momencie, gdy dzianina się suszyła i wyglądała naprawdę niewyjściowo, wyglądała jak jeden rękaw z nogawką albo jak dwie nogawki bez korpusu. Dzianina jest gotowa, jest poszywana, jest wykończona i powstała z, uwaga, trzech różnych kolorów włóczki. I to ponieważ kolor numer jeden, który przewidziałam w ilości dwóch motków, jednak mi zabrakło. W związku z tym posiłkowałam się różnymi innymi kolorami, co według mnie dla dzianiny wyszło jak najbardziej na plus. I jest bardzo wielokolorowa i składa się z koloru 1, 6, 20. Z resztek mojej chusty, które miałam zachowane na jakieś może przyszłe dzianiny, przydało się jak znalazł. Gotowe. Co trzeba umieć, żeby wykonać taki sweterek? To jest tak, że to jest model okładkowy z gazety Noro, wydanie numer 17. To jest trudne pytanie, co trzeba umieć. Powiedziałabym w tym momencie tak. Dzianina nie jest trudna do wykonania, ale ma kilka momentów strategicznych, w której musimy wykazać się pewnymi umiejętnościami i jak najbardziej do ogarnięcia. I naprawdę każdego oglądającego z tej drugiej strony naszego filmu zapewniam, że przy odrobinie samozaparcia, być może mojej pomocy, pamiętajcie, telefon zaufania w środę od 16 do 19 działa i już udzielałam, nazwałabym to zdalnych korepetycji, co dalej w tym projekcie, więc pamiętajcie, że jest pomoc, jeżeli macie wątpliwości. I-cordowe nabieranie oczek, pierwsza z rzeczy, które należy potrafić. To jest bez tego ani rusz. Następnie element, który wykonujemy w całym korpusie, to są te elementy. Pokazane było w trakcie jednego z filmów, taki element jak się wykonuje. Korpus się składa z wielu takich elementów, to doskonale widać na schemacie, który zawsze jest dla mnie podstawą wiedzy o projekcie. To jest właśnie krój i schemat oraz tutaj jest na przykład rękaw pokazany. Rękaw jest dziergany na płasko, dziergany ściegiem francuskim, bez żadnych elementów. Tutaj dodajemy oczka, później zamykamy te oczka tak, by ta część zamknięcia mieściła nam się tutaj. To też wtedy musimy sobie odpowiednio, najlepiej według przepisu, a jeżeli jesteśmy samouki, które nie muszą korzystać z przepisów, to ta krawędź, bo my to będziemy później wszywać, to się właśnie mieści tutaj. No i jeszcze mankiecik, który z każdej strony jest otulony, dzierga się go w poprzek, w drugą stronę, jak widzicie po przebiegu tych żeberek Francuza, widać, że był dziergany w ten sposób, więc dziergamy pasek na 10 oczek przez 68 rzędów lub tyle, ile chcemy, by nasza ręka się tutaj zmieściła, tutaj ta dłoń, wiadomo, tu dłoń wychodzi i otulamy każdą z krawędzi sznurkiem i-cordowym. I ja teraz pokażę, jak taką krawędź, którą mamy ściegiem francuskim, otulić tym sznurkiem i-cordowym. Więc myślę, że co by nie było, tutaj już fragment dzianiny mam. Jest to próbka wykonana z włóczki intermezzo, próbka wykonana jak mankiecik, czyli ściegiem francuskim. Z jednej strony już krawędź mam. No i teraz wykonam krawędź z drugiej strony. Kontrastową nitką to będę robiła, byście widziały, co i gdzie się pojawia, znika. No i nabieramy trzy oczka. Na dzień dobry w tym połączeniu, dołączeniu tego sznurka i-cordowego nabieramy trzy oczka. Następnie wykonujemy trzy oczka prawe. Raz, dwa. Wiadomo, początek robótki, więc nie wygląda. Tutaj są trzy oczka prawe. Jak mam te trzy oczka prawe, biorę moją robótkę, do której będę dołączać sznureczek i-cordowy. I teraz uwaga, biorę sobie nitkę roboczą na palec i tutaj wkuwam się w oczko brzegowe. W
wkuwam się i wyciągam nitkę. I w tym momencie przesuwam się z tymi drutami skarpetkowymi. Ogólnie w tym projekcie pokochałam druty skarpetkowe, bo w większości czasu przydają się druty skarpetkowe. Dwa oczka wykonuję jako prawe, a oczko trzecie i oczko czwarte łączę ze sobą, wkuwając się w oczko trzecie od środka. I teraz tak, wyciągam z brzegu następne oczko, pętelkę wyciągam i się przesuwam z powrotem na początek robótki. Czyli to, co się wykonuje w sznurku i-kordowym, czyli zawsze jesteśmy na, nie odwracamy robótki, prawa strona jest zawsze prawą stroną i przesuwamy się z jednej końcówki, tutaj mamy jedną końcówkę drutów, przesuwamy się na drugi. I wykonujemy ten sznureczek tyle razy, ile tutaj mamy tych oczek brzegowych. A, nie podniosłam, przepraszam, tutaj i tutaj od razu musimy zareagować, bo w tym momencie tutaj miałam jedno oczko, mi się zgubiło. Zgubiło się oczko i byłaby afera. Dwa. Gdzieś tutaj strasznie tych oczek mi zabrakło. Tak. O, tutaj było tak. Wiecie, naprawianie na ekranie też ma swoje plusy, ponieważ widzicie, że każdy absolutnie się może pomylić. O tak, tutaj były, tutaj, czyli wracamy. I teraz mamy tak, przerabiamy ten środeczek, wyciągamy następne oczko. Teraz z powrotem na początek i wyciąga jedno oczko prawe, drugie oczko prawe, trzecie i czwarte razem. Z krawędzi wyciągamy pętelkę, przesuwamy się na początek i wykonujemy jedno oczko prawe, drugie oczko prawe, trzecie i czwarte łączymy razem. Wyciągamy pętelkę z początku. Widzimy, prawda? Widzicie, jak to robię. Następnie przerabiamy jedno prawe, drugie prawe, trzecie i czwarte wykonujemy razem. Następne oczko z krawędzi. Ważne jest przy tym wykonywaniu sznurka i-kordowego na krawędzi, by nitka była napięta zawsze w ten sam sposób. Jedno oczko, drugie oczko, trzecie i czwarte razem. Wyciągamy pętelkę. Przesuwamy się na początek robótki. Jedno oczko, drugie oczko, trzecie i czwarte razem. Następne oczko z krawędzi wyjmujemy. Przesuwamy się na początek i dziergamy jak zazwyczaj. Jedno, drugie prawe, trzecie i czwarte razem poprzez wkucie się w trzecie oczko od środka. Wyciągamy pętelkę. I jak zwykle, jak było na początku, jedno oczko, drugie oczko, trzecie i czwarte razem. Wyciągamy pętelkę. Idziemy na początek robótki. Jedno oczko, drugie oczko, trzecie i czwarte razem. Wyciągamy z krawędzi. Dobrze jest badać elastyczność naszego sznureczka i-kordowego, tej krawędzi i-kordowej, by nie była ani zbyt luźna, ani zbyt ścisła. Taki beton tutaj to nie, ale też by można było delikatnie sprężynować. To wtedy jest w sam raz. Ten poziom bycia w sam raz osiągamy metodą prób i błędów. Tu nie mam żadnego miejsca na skróty. Trzecie i czwarte oczko. Wyciągam sobie pętelkę. I jak wyciągnęłam pętelkę, biorę, przerabiam jedno, drugie prawe, trzecie i czwarte razem. Do ostatniej krawędzi dochodzimy i tak, jedno oczko, drugie oczko, trzecie i czwarte razem. W tym momencie czasami pytacie, a co zrobić z tymi trzema, które mamy teraz na drucikach? No to jest bardzo prosta sprawa, bo zamykamy je wszystkie. O tak. I teraz mamy mankiecik
ewentualnego przyszłego sweterka, tu w formie próbki, który jest otulony z jednej strony sznurkiem majkordowym i z drugiej strony sznurkiem majkordowym. Wtedy zamknęłybyśmy tutaj, gdyby to był ten mankiet, zamykamy, odcinamy nitkę i wyobrażamy sobie, że to jest ten mankiet i z rękawem pójdziemy w górę. I z tego sznurka ajkordowego nabieramy oczka właściwą nitką, jaką mamy do pracy, nabieramy i wyciągamy tyle oczek, ile tutaj mamy tych oczek na sznurku ajkordowym i idziemy z rękawem w górę, ściegiem francuskim, dobierając oczka zgodnie z przepisem, albo tak jak lubimy, mieć szersze rękawy, węższe rękawy. I to jest rzecz, która oprócz nabrania ajkordowego oczek, która oprócz wykonania elementu tego, z którego się składa korpus, ta umiejętność jest niezbędna do stworzenia tej otuliny z ajkorda dla mankietu, to jest ten mankiet, wyobrażamy sobie, że to jest mankiet sweterka, ale takie ajkordowe nałożenie tej plisy ajkordowej na dzianinę będzie też przydatne, bardzo przydatne, w połączeniu, ja to pruję, tak, dobrze widzicie, pruję, w połączeniu rękawu z korpusem, ponieważ to jest bardzo strategiczny moment połączenia rękawa i korpusu, która, no, to jest pewna trudność, gdy patrzymy na ten projekt, jak te rękawy zostały wmontowane, bo jeżeli mówimy o budowie tego sweterka, patrzę, gdzie ja kończyłam, chyba tu kończyłam. Jeżeli mówimy o budowie tego sweterka, to w tej budowie montaż rękawa jest jak najbardziej sformułowaniem na miejscu. Ja tu bardzo chciałam spróć tę pliskę ajkordową, żeby Wam pokazać, jak połączyć, więc wybaczcie chwilę tutaj w tym technologiczne momenty, to jednak było z tej strony. Ona i tak będzie nieprzydatna, więc to jest tylko na potrzeby filmu powstaje taka rzecz. Także no tutaj się jak zakończyłam nitkę, to normalnie na stałe. No więc jeżeli tak się stało, że na stałe, nie będziemy z tym walczyć. I teraz wyobrażacie sobie. Teraz sobie musimy wyobrazić, że tutaj tego nie ma. I to ta część jest rękawem, a ta część jest korpusem. I teraz popatrzcie, co ja będę robić. Biorę oczywiście kontrastową nitkę w dzianinie, o może z tej strony, żeby nam nic nie burzyło oglądu tej pliski, która się spruć nie chciała. No i teraz tak, wyobrażamy sobie, to jest rękaw, prawa strona, tutaj jest korpus, również prawa strona. I teraz łączymy rękaw z korpusem, wkuwając się w oczko brzegowe jednej rękawa, i tutaj korpusu, oczko brzegowe, zaczynamy tutaj od tej krawędzi i wyciągamy sobie po prostu oczko. Ono czasem nie będzie chciało wyjść, no to muszę mu wtedy pomóc. Mam jedno oczko, później wykonuję, łączę, biorę, wkuwam się w jedno oczko brzegowe, w drugie oczko brzegowe i wyciągam następne oczko. Wkuwam się w następne. Ja już tak nie będę tutaj pilnowała, ja Wam tylko pokazuję zasadę, która nastąpi w połączeniu rękawa z korpusem, czyli uzyskujemy sobie takie pętelki, takie oczka, prawda? Rękaw z korpusem będzie już połączony i powiem Wam, że gdy to wykonałam łącząc, to naprawdę byłam pełna podziwu, jakie to jest sprytne, jaki sprytny sposób na łączenie różnych części, i ozdobny sposób, bo przecież później te oczka posłużą mi do nałożenia na to tego, co przed chwilą Wam pokazałam, czyli tej pliski ajkordowej, która będzie tym takim wałeczkiem, na swetrze Wam to pokażę, jak to wygląda, ten wałeczek, który nam bardzo, w sposób bardzo ozdobny łączy rękaw i korpus. Ja troszkę przyspieszam, żeby tutaj to zakładamy, że to jest koniec, naszej tutaj robótki, więc ja teraz odcinam i teraz widzimy, że mamy rękaw i korpus połączone
ze sobą i one są łączone po prawej stronie. I te pętelki nam wystają. Jak one nam tak wystają, to teraz musimy sobie wziąć. Może ja wezmę kontrastową dla tego turkusu nitkę. Chociaż myślę, czy to dobry pomysł. Nie, jednak niebieska będzie, jednak kontrast większy zrobi ta niebieska. Nabieram sobie trzy oczka, czyli dokładnie to robię tę czynność, którą robiłam przy pisie i-cordowej. Dobrze, to teraz, dobra, no to niech będzie tak. I teraz zobaczcie, przełożę sobie te trzy oczka. Oczywiście można wykonać trzy oczka prawe, ale tutaj przy tych narzędziach brakuje mi po prostu jednego, za mało drutów mam. I teraz tak, mam trzy oczka narzucone z nowej nitki. Mam oczka, które były od połączenia rękawu z korpusem. I teraz, o, tutaj jedno chciało zwiać. Teraz wykonuję jedno oczko, drugie oczko. Oczko trzecie z oczkiem pierwszym z połączenia wykonuję razem. To jest początek robótki, więc to trzeba ponaciągać te nitki, żeby to ładnie się tutaj wszystko ułożyło. Ja to zaraz nad tym popracuję, żeby no tutaj ściągnąć, wiadomo, tutaj ściągnąć, z tej strony ściągnąć. Nic się nie denerwujcie, że to na razie nie wygląda. Wiemy, że to zawsze tak jest, więc robimy dalej. Jedno oczko, drugie oczko, oczko trzecie z drugim oczkiem, które mamy na drutach z połączenia, wykonujemy razem. Przekładamy z powrotem oczka na lewy drut. Wykonujemy jedno oczko, drugie oczko, trzecie i czwarte. Czyli to czwarte, w sensie jak będę mówiła czwarte, to jest zawsze które było z połączenia. Wykonujemy razem, przekładamy na drut z powrotem. Idziemy dalej. Jedno oczko, drugie oczko, trzecie i czwarte łączymy razem. Następnie przekładamy z powrotem towarzystwo oczkowe na lewy drut i wykonujemy 1, 2, a trzecie i czwarte łączymy. To powstaje dopiero stwór taki tutaj z krawędziami z różnych stron. Trzecie i czwarte łączymy razem. Dobrze jest kontrolować co jakiś czas to napięcie tutaj tego połączenia, bo to, co teraz robimy, to, co tutaj pokazuję, to jest dokładnie to, co łączy nam w dzianinie elementy, czyli korpus z rękawem. Tutaj jest cieńsza włóczka, cieńsze druty, dzianina taka, bym powiedziała, bardzo mała, więc też ten wałeczek jest dużo cieńszy. Tutaj ten wałeczek jest grubszy za sprawą grubości włóczki. Idziemy dalej. Co nam wyjdzie na samym końcu? Dwa. I teraz trzecie i czwarte łączymy razem. Z powrotem, wracamy z powrotem. Wykonujemy jedno, drugie, trzecie i czwarte razem. Widzicie tutaj, jak to już jest połączone? Właśnie połączone na zasadzie tego sznurka i-cordowego, ale tak budowanego, że mamy już połączone rękawy z korpusem i korzystamy z tych wyciągniętych pętelek. To są te pętelki, które są wyciągnięte z połączenia. I na to nakładam ten sznurek i-cordowy na trzy oczka. Przy takiej cienkiej włóczce może być na 4, na 5 oczek. Łączymy. Tak, tak, trzecie i czwarte razem. Doszłam tutaj do końca. Tutaj nitkę by trzeba było, ona jest tak po prostu oderwana, o. I teraz widzicie, na samym końcu oczywiście możemy je tutaj pozamykać, te niteczki, żeby nam tutaj nie straszyło, że nam się zaraz coś spruje. I to są ten fragment jest sposobem połączenia ze sobą rękawa i korpusu. Moją ideą dzisiejszego przed Wami tutaj nagrania było pokazanie Wam dwóch rzeczy, które pomogą stworzyć swoje własne Quasimodo. Ja to moje kocham już miłością wielką. Wprawdzie krótko mam szansę je kochać, no bo przecież niedawno je zrobiłam.
A są miejsca, w których sznurek i-kordowy nakładamy na przykład na krawędzie tutaj przy rękawach. Robimy to w ten sam sposób, w jaki było na mankietach. Umiejętność z mankietów przyda się tutaj, a później cały sweterek jest otulony ściegiem francuskim, kilkoma rzędami ściegu francuskiego, zapinany na taką oto szpilkę. Przody się składa, ja tutaj mam taką zieloną szpilkę pasującą do całości. I to jest właśnie to, o czym mówię, ta plisa na końcu ściegu francuskiego. Tutaj możecie na nią spojrzeć, jak ona wygląda. To jest właśnie to, o czym mówię. Tutaj jest to łączenie korpusu z rękawem, to jest to miejsce. A tu jeszcze były piękne zdjęcia, na których można było ten mankiecik zobaczyć, ale to po prostu możecie ten mankiecik zobaczyć u mnie na dzianinie. To wygląda tak, o, ten mankiecik otulony z plisą i-kordową z każdej strony. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, co chciałam Wam pokazać, że być może zainspirowałam, a jeżeli nie teraz, to może w przyszłości stworzycie z włóczki letnie wydanie Quasimodo, niezależnie czy powstanie, czy nie. Zawsze chętnie widzimy łapki w górę przy filmie, komentarze, jakie nam zostawiacie i to, że z nami jesteście. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i do następnego razu.